całej Grecji ponad 60 tysięcy. Migrantów. To najpoważniejszy kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej. Tak o obecnym kryzysie migracyjnym mówił papież Franciszek do uczestników rzymskiego spotkania absolwentów szkół prowadzonych przez jezuitów, którego tematem jest właśnie to globalne zjawisko. Marek Lenert. Papież przypomniał, że liczba uchodźców na całym świecie przekroczyła już 65 milionów. Liczba osób, które zostały zmuszone do porzucenia swych miejsc zamieszkania, przechodzi wszelką wyobraźnię. I nie ma precedensu, stwierdził Franciszek. Na tragedię tę Kościół próbuje odpowiedzieć uczynkami miłosierdzia, mającymi na celu integrację uchodźców w kontekście europejskim, dodał papież. Zachęcił słuchaczy, aby przyjmowali uchodźców do swoich domów i wspólnot, ażeby ich pierwszym kontaktem z Europą nie była noc spędzona na ulicy, lecz ciepłe ludzkie przyjęcie. Pamiętajcie, powiedział, że autentyczna gościnność jest wartością ewangeliczną, która podsyca miłość i jest najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa przed obrzydliwymi aktami terroryzmu. Cały weekend we Francji trwają Dni Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywę, z którą wystąpiła Francja, teraz realizuje się w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce. To wielka okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych przeciętnemu zjadaczowi bagietki. Tradycyjnie te siemcowe kolejki oczekiwane są przed Pałacem Elizejskim, siedzibą prezydentów Francji, do której poza uprzywilejowanymi osobami nie ma na co dzień wstępu. Zajrzeć będzie można do innych imponujących budynków, w których urzędują ministrowie. Możliwe będzie zwiedzenie Pałacu Matignon, siedziby premiera. Ale dziedzictwo narodowe to nie tylko architektura, klasztory czy stare zamczyska, ale to także dziedzictwo w postaci pomników przyrody, rezerwatów czy gastronomii. Bez wątpienia wielką atrakcją jest możliwość zwiedzenia po raz pierwszy renesansowego pałacu w departamencie Oise pod Paryżem, w którym słynny Jean Cocteau kręcił część swojego filmu Piękna i Bestia. W sumie do odwiedzenia jest 17 tysięcy miejsc. Pomysł Dni Dziedzictwa narodził się przy biurku urzędnika w Ministerstwie Kultury, na którego czele stał Jacques Lang. Działo się to w 1984 roku, a już w następnym inicjatywę podchwyciła część państw Unii. Z Paryża mówił Marek Brzeziński. Renoir między kobietami to tytuł wystawy otwieranej dzisiaj w Barcelonie. Ekspozycja liczy 70 obrazów. Wszystkie zostały wypożyczone przez paryskie muzea. Ewa Wysocka. Auguste Renoir jest nazywany malarzem kobiet. W modernistycznej barcelońskiej willi Casa Garriga i Nogués zawisły portrety, akty i scenki rodzajowe, na których mistrz impresjonizmu utrwalił XIX-wieczne mieszkanki Paryża. Malarz najpierw maluje kobiety swoich czasów, potem fascynuje się nowym sposobem malowania i wprowadza postać kobiety ponadczasowej, opowiada Pablo Jiménez Burillo, komisarz wystawy. Płótnem, które zdaniem organizatorów będzie wzbudzało największe zainteresowanie, jest bal w Molin de la Galette. Dzieło uważane za jedną z najważniejszych prac Renoira i zaliczane do 50 najlepszych obrazów świata. Płótno to wróciło do Barcelony po 99 latach. W 1917 roku zostało wystawione w Pałacu Sztuk Pięknych na zorganizowanej wtedy wystawie malarstwa francuskiego. Aktualną ekspozycję uzupełniają obrazy kobiet malowane przez Pabla Picassa, Vincenta van Gogha i Henri Matisse'a. Będzie ją można oglądać do 8 stycznia. Amerykańscy naukowcy skonstruują idealne biuro dla pracowników. Dzięki licznym eksperymentom chcą poprawić nie tylko warunki pracy, ale także poziom szczęścia zatrudnionych. Ich eksperyment opisuje tygodnik Nature. Rafał Motriuk. W czerwcu 8 pracowników Medycznego Instytutu Mayo Clinic w Minnesocie wprowadziło się do nowego miejsca. Ich biuro ma w oknach specjalne czujniki do regulacji wpadającego światła. Jest też system monitoringu powietrza i hałasu, a każdy pracownik nosi na sobie opaskę mierzącą tętno czy ciśnienie krwi. Wszystko z góry obserwują kamery. Do tej pory ciągle zmieniano temperaturę, poziom hałasu czy oświetlenie, by sprawdzić, kiedy pracownicy czują się najlepiej, mówi tygodnikowi Nature autor badań Brent Bauer. Teraz możemy już zadać sobie bardziej szczegółowe pytania, bo nie chodzi tylko o światło czy dźwięk, ale także o aranżację przestrzeni. Nowoczesne biuro ma zapewnić minimum stresu i maksimum efektywności oraz zdrowie. Obniżone ciśnienie krwi, mniej zmęczenia, a więcej spokoju. Naukowcy mówią, że to ważne. Statystycznie 90% naszego czasu spędzamy bowiem w pomieszczeniach zamkniętych. Nie
żyje autor sztuki Kto się boi Virginia Woolf, Edward Albee, trzykrotny zdobywca Nagrody Pulitzera, zmarł w swoim domu w miejscowości Montauk w stanie Nowy Jork. Miał 88 lat. Jan Pachlowski. Sztukę Kto się boi Virginia Woolf ukończył w 1962 roku. Została wystawiona na nowojorskim Broadwayu, a następnie trafiła na duże ekrany. Główne role zagrali w niej Elizabeth Taylor i Richard Burton. Uznawany był za legendarnego dramaturga. Zdaniem telewizji CNN był jednym z najlepszych pisarzy swoich czasów. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Pytany w jednym z wywiadów, o czym jest jego sztuka, przyznał, że takie pytania wprawiają go w zakłopotanie. Pół żartem, pół serio odpowiedział, że sztuka jest o tym, co się w niej dzieje. Artystyczna kariera Edwarda Albee trwała 5 dekad. Zadebiutował pod koniec lat 50. jednoaktówką Opowiadanie o Zoo, będące historią spotkania w nowojorskim Central Parku dwóch mężczyzn o różnych postawach życiowych. Nie jest jeszcze znana przyczyna śmierci dramaturga. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Likwidacja gimnazjów, powrót 8-letnich podstawówek i 4-letniej szkoły średniej oraz szkoły branżowe zamiast zawodówek to główne założenia reformy systemu oświaty, które ogłosiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Szczegóły planu zmian i opinie polityków na ten temat podsumuje nasza reporterka Ewa Wasążnik. Symbolem zmian stała się zapowiadana likwidacja gimnazjów. Te rewolucje w strukturze edukacji wyjaśniała minister Anna Zalewska. Po prostu system z 1999 roku się nie sprawdził. Nie wiem jak państwo, ale ja mam wrażenie, że przez kilka lat budowaliśmy ten system, a później bez końca go poprawialiśmy. Po 17 latach trzeba podjąć decyzję. Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, nie podnoszą jakości nauczania. W praktyce powstały gimnazja lepsze i gorsze. Wprowadzenie gimnazjów i przedłużenie o rok nauki według tego samego programu nie zaowocowało wyrównaniem osiągnięć szkolnych młodzieży z różnych środowisk. Wyniki sprawdzianu, to o czym mówiłam, pokazują duże zróżnicowanie ze względu na miejsce zamieszkania. Jednocześnie wśród uczniów zmieniających często typ szkoły wyniki edukacyjne są bardzo słabe, a motywacja i samoocena na bardzo niskim poziomie. Plan minister Zalewskiej wzbudził falę krytyki całej opozycji. Agnieszka Ścigaj z ruchu Kukiz 15 ubolewa, że na proponowanych zmianach stracą przede wszystkim dzieci. Rządowi zarzuca polityczny koniunkturalizm. Tak przygotowana reforma w takim krótkim czasie to sprawia wrażenie, że to jest po prostu odhaczenie kolejnego punktu z ulotki wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a nie przygotowanie rzeczowego programu, który dotyka bardzo ważnej sfery, ponieważ on będzie oddziaływał na wiele lat pokoleń. Już mamy do czynienia z takimi eksperymentami, tylko w tym wypadku ten eksperyment może być bardzo drogi i nie kosztować rząd, ale kosztować dzieci, co jest dla nas najważniejsze. Pośpieszne i niewłaściwe przygotowanie reformy krytykowała Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej. Była minister edukacji uważa, że obecna szefowa resortu działa nieudolnie, nieskutecznie i w niewłaściwej kolejności. Żeby w całości zobaczyć, czego dzieci mają się uczyć przez cały system szkolny, potem do tych podstaw programowych powinny zostać przygotowane podręczniki nie na łapu-capu przez 3 miesiące i wtedy dopiero minister powinien powiedzieć, ten rocznik będzie rocznikiem pierwszym. Natomiast minister zrobiła tak, postawiła przed sobą wielki garnek, wrzuciła do tego garnka wszystko i chce mieć ten natychmiastowy efekt. I jedyny natychmiastowy efekt, jaki przy takim działaniu można mieć, to jest wielki chaos. Zdaniem Katarzyny Lubnauer dzieje się tak, bo priorytetem rządu nie jest naprawa systemu oświaty, a polityczna manipulacja. Jej symbolem w opinii posłanki Nowoczesnej jest zestaw przedmiotów, które absolwenci szkoły podstawowej będą zdawać na egzaminie po 8 latach nauki. Historia ma być jednym z 4 przedmiotów, które ma być zdawane po 8 klasie. Wypadają wszystkie przedmioty przyrodnicze. Będziemy mieli szkołę, która będzie szkołą ideologiczną. Oni chcą jakby zbudować sobie nowego człowieka, homo sovieticus wersja PiS. Ten nowy człowiek ma być zwolennikiem religii smoleńskiej. Plan minister Anny Zalewskiej negatywnie ocenił również Jakub Stefaniak PSL-u, który zwraca uwagę, że reformy są eksperymentem na żywym organizmie. To nie gimnazjum, panie minister, ma dbać o jakość uczenia, tylko nauczyciele. A dzisiaj nauczyciele są w strachu. Bo zamiast skupić się na tym, żeby uczniowie jak najlepiej podchodzili do swoich zajęć, jak najlepiej byli uczeni, to oni muszą się martwić, czy będą pracować i zastanawiać się, co znaczy to inne stanowisko, które pani minister zamierza w przyszłości im zaproponować po przeprowadzeniu reform. Pomysłów Ministerstwa Edukacji na przyszłość polskiej szkoły broniła w Sejmie posłanka
posłanka PiS Marzena Machałek, która zapowiada gruntowną naprawę systemu edukacji. Nie chodzi tylko i wyłącznie o likwidację gimnazjów, ale o powrót do dobrego, porządnego kształcenia ogólnego. W zasadzie przez ostatnie 8 lat można powiedzieć, że licea ogólnokształcące stały się kursami przygotowawczymi na wyższe uczelnie. Obniżyła się jakość edukacji, o czym mówią też rektorzy wyższych uczelni. My chcemy, żeby polskie dzieci były dobrze, nowocześnie kształcone. I temu służy ta reforma. Z planu Ministerstwa Edukacji wynika, że od przyszłego roku wydłuży się okres nauki w szkole podstawowej z 6 do 8 lat. W roku szkolnym 2017-2018 nie będzie też rekrutacji do gimnazjów. Proces ich przekształcania w szkołę podstawową lub w liceum zakończy się w 2019. W tym samym roku rozpocznie się rekrutacja do 4-letniego liceum. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. To nieuleczalna choroba, która dotyka około 300 tysięcy osób w Polsce. Jest szczególnie bolesna dla ich rodzin. Chorobie Alzheimera i sposobach radzenia sobie z nią poświęcona była ogólnopolska konferencja Oblicza Otępienia, zorganizowana w Białymstoku. Uczestniczyło w niej około 300 osób. Byli wśród nich lekarze, pracownicy opieki społecznej oraz opiekunowie i rodziny chorych. Kwestia jakichś zakupów, banku i tak dalej, to jest abstrakcja. Na przykład wieczorem zadajemy pytanie, jak ona się tu znalazła, nie wie dlaczego jest ze mną. Każdego wieczora są takie pytania. Pracujemy z osobami, które mają otępienie, chorobę Alzheimera. Nie dziwię się rodzinom, że oddają do domu pomocy społecznej, gdyż sobie po prostu nie radzą. Choroba Alzheimera dotyka prawie co trzecią osobę w wieku od 70 do 80 lat. Przy starzejącym się społeczeństwie problem będzie narastać, mówi kierownik Podlaskiego Centrum Psychogeriatrii Jacek Dobryniewski. Jest to narastający problem. Dotyka on nie tylko chorych, ale przede wszystkim ich opiekunów. Wyłącza z życia społecznego opiekunów, dzieci, małżonków, także z życia zawodowego. Leki, które mamy, które są niedoskonałe, pozwalają nam w ograniczonym stopniu spowolnić proces choroby. Psychiatra Emilia Raczkowska mówi, że przed chorobą nie można uciec. Można jednak znacznie ją opóźnić przez odpowiedni tryb życia. Utrzymywanie sprawności fizycznej, prawidłowe odżywianie się. Od wielu lat niepodważalnie dieta śródziemnomorska, wysokie dawki witaminy E, witaminy C też odgrywają rolę. Bardzo ważne są też ćwiczenia umysłowe, jak rozwiązywanie różnych łamigłówek i krzyżówek oraz częste rozmowy z chorym. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Po raz drugi ekstremalny bieg Grom Challenge wygrali żołnierze z jednostki powietrzno-desantowej. O podium w imprezie organizowanej na terenie dawnego poligonu wojsk specjalnych w Czerwonym Borze niedaleko Łomży walczyło ponad 200 zawodników. Zmagania biegaczy obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. 25 kilometrów w kurzu, błocie przez bagna i lasy. Tak wyglądała trasa czwartej edycji Grom Challenge. Zawodnicy musieli zmierzyć się dodatkowo z zadaniami terenowymi. Jednym z nich było strzelanie z broni używanej przez komandosów. M4, M5, jeden na prawo, drugi na lewo. Czekasz na partnera i z karteczką idziesz tam na lewo. Sprawność biegaczy testowano również na terenie żwirowni. Panowie, do zdobycia są punkty w numerach od 0 do 10. Jeden z was ma mieć na przedramionach odbite numerki parzyste, drugi nieparzyste. Ekstremalny wyścig wygrali porucznicy Piotr Bardaszewski i Rafał Serafin z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. W Grom Challenge startują po raz trzeci, to ich drugie zwycięstwo. Parę nowych niespodzianek, długość przepraw wodnych na pewno była zwiększona. Głowa, ciało, wszystko musiało pracować. Grom Challenge to bieg wymyślony przez byłych żołnierzy jednostki Grom. Trasa i zadania są tak ułożone, żeby przypominały selekcję do specoddziałów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Memo Opera. Na podstawie internetowych memów i opera Czarodziejska Góra według powieści Thomasa Manna. To jedne z atrakcji drugiego dnia 59. warszawskiej jesieni. Bohaterką tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej jest opera. Ogromnym zainteresowaniem publiczności cieszy się warszawska premiera Czarodziejskiej Góry, opery Pawła Mykietyna w Nowym Teatrze, mówi dyrektor warszawskiej jesieni Tadeusz Bielecki. Biletów nie było od momentu sprzedaży w ciągu dwóch dosłownie minut, ani w internecie, ani w teatrze nowym. To jest swoisty fenomen. Osoba Pawła Mykietyna i jego muzyka wzbudza tu przede wszystkim te emocje i zainteresowanie. I na pewno jest to spektakl, który bardzo wciąga i rozgrzewa. A muzyka wyłamuje się z tego stereotypu czegoś hermetycznego, co nie jest tylko dla jakiejś wąskiej grupy znawców. To jest muzyka współczesna, jak najbardziej wpadająca w ucho.
Pierwszy raz nie tylko na warszawskiej jesieni zabrzmi utwór oparty na internetowych memach – Memo Opera Marty Śniady. To projekt po części edukacyjny. Memy zostały bowiem wybrane w konkursie na najciekawszy mem artystyczny o jednym z wybranych tematów – przemiana, miasto lub wędrowiec. Mówi autorka koncepcji artystycznej Anna Kierkosz. Memy stworzone przez młodych artystów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kwietniu, maju tego roku stały się podstawą do realizacji wizualizacji, ale przede wszystkim tekstów memo opery. Memy nas z jednej strony zaskoczyły, a z drugiej strony dały nam wiele do myślenia. Zauważyliśmy przede wszystkim to, że jest wielka potrzeba takiej kreatywności wśród młodzieży, takiego kreowania sztuki w internecie, tworzenia czegoś wartościowego i nie mamy zamiaru na tym poprzestać. Warszawska jesień potrwa do 24 września. Koncerty odbywają się m.in. w Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, Centrum Sztuki Współczesnej i Uniwersytecie Muzycznym. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu, a Radiowa Dwójka jego współorganizatorem. Święto autorów i czytelników. W ten weekend odbywa się oficjalna inauguracja Wrocławskiego Domu Literatury. Ważnym elementem programu nowej instytucji jest edukacja literacka dzieci, młodzieży i dorosłych, podkreśla szef Wrocławskiego Domu Literatury profesor Andrzej Zawada. Dzieci, którym rodzice czytają, zanim te dzieci same potrafią czytać, zostają czytelnikami. I taka jest reguła. Jeżeli się dzieciom nie czyta, one czytać jak dorosną też nie będą. Nie będą sięgały po książki. Tak jest. Bo trzeba wytworzyć potrzebę. Edukacja najmłodszego pokolenia jest równie ważna jak propagowanie twórczości literackiej czy integracja środowiska pisarskiego, mówił profesor Andrzej Zawada. Chcemy edukację literacką zaczynać jak najwcześniej. Z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi. Te formy muszą być inne, nie takie stricte warsztaty, ale połączone z elementem zabawy, jakiejś aktywności plastycznej. Weekend otwarcia Wrocławskiego Domu Literatury zaczął się od śniadania literackiego z menu inspirowanym znanymi powieściami. W Maison Lafitte pod Paryżem w siedzibie kultury odbyła się uroczystość w związku z przypadającą na 14 września 16. rocznicą śmierci redaktora Jerzego Giedroycia. W trakcie spotkania dyrektor Instytutu Literackiego Kultura Wojciech Sikora dokonał podsumowania prac, jakie wykonano w ciągu roku. Przypomniał, iż wolą Jerzego Giedroycia było, aby Instytut Literacki pozostał w Maison Lafitte, przede wszystkim jako archiwa i biblioteka służąca do badań naukowych. Redaktor wspominał o tym wielokrotnie w swojej autobiografii, jak i wywiadach. Stąd zadaniem Instytutu Literackiego jest przechowywanie, archiwizacja i popularyzacja dziedzictwa kultury i zebranych tam materiałów. Zbliża się godzina 23, czas już kończyć nasz magazyn. A ja zachęcam Państwa jeszcze do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl i słuchania naszych audycji. Polecam również Państwa uwadze nasz profil na Facebooku i konto na Twitterze Polskie Radio 24. Adrianna Calińska-Czaniecka, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Autopromocja. Minęła 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Mija 77. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. MSZ potwierdza, że kolejny Polak został pobity w Wielkiej Brytanii. Papież Franciszek po raz kolejny zaapelował o ciepłe przyjmowanie uchodźców. Wskazywał też na potrzebę rozwiązania problemu migracji. Paulina Łukewska, zapraszam. Warszawiacy, przedstawiciele władz państwowych, kombatanci i harcerze oddali hołd Polakom pomordowanym na wschodzie. 77. rocznica agresji ZSRR. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem pomordowanych, znajdującym się na Stołecznym skwerze Matki Sybiraczki. Zapłonęły znicze, odczytano apel poległych, a uczestnicy złożyli wieńce. Odbyła się także modlitwa z udziałem duchownych wyznań, których wierni doznali represji ZSRR.
Bez zmowy Hitlera i Stalina nie byłoby II wojny światowej i czwartego rozbioru Polski, mówił podczas uroczystości Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. To jest istota daty 17 września, która pociągnęła za sobą najstraszliwsze na świecie męczeństwo narodu polskiego. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że los pomordowanych jest ostrzeżeniem przed totalitaryzmem. Zapalamy znicze, aby właśnie uczcić pamięć wszystkich ofiar stalinowskich wywózek. Tysiące bezimiennych, spoczywających w nieznanych zupełnie miejscach tej nieludzkiej ziemi. Izabela Sariusz-Skąpska, przewodnicząca Federacji Rodzin Katyńskich, mówi, że wraz z agresją ZSRR rozlała się trucizna sowietyzacji. Rodziny katyńskie wiedzą najlepiej, jak wielkie jest to jarzmo. Do dziś historycy nie ustalili liczby ofiar sowieckiej agresji z powodu braku dokumentów po ZSRR, których nie chce ujawniać Federacja Rosyjska. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza doniesienia o kolejnym ataku na Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii. W Telford w nocy z czwartku na piątek nasz rodak został zraniony w szyję, a rana była rozległa. Po założeniu szwów mężczyzna został wypisany ze szpitala. Miejscowa policja uznała ten incydent za czyn na podłożu ksenofobicznym. Sprawę monitorują polskie służby konsularne. To najpoważniejszy kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej. Tak o obecnym kryzysie migracyjnym mówił papież Franciszek do uczestników rzymskiego spotkania absolwentów szkół prowadzonych przez jezuitów, którego tematem jest właśnie to globalne zjawisko. Papież przypomniał, że liczba uchodźców na całym świecie przekroczyła już 65 milionów. Liczba osób, które zostały zmuszone do porzucenia swych miejsc zamieszkania, przechodzi wszelką wyobraźnię i nie ma precedensu, powiedział Franciszek. Główną tego przyczyną, dodał, są zbrojne konflikty. Na tę tragedię Kościół próbuje odpowiedzieć uczynkami miłosierdzia, mającymi na celu integrację uchodźców w kontekście europejskim, podkreślił Franciszek. Zachęcił słuchaczy, aby przyjmowali uchodźców do swoich domów i wspólnot, ażeby ich pierwszym kontaktem z Europą nie była noc spędzona na ulicy, lecz ciepłe ludzkie przyjęcie. W amerykańskim stanie Floryda stwierdzono kolejne zakażenie wirusem Zika od komarów. 5 przypadków odnotowano w prestiżowej turystycznej dzielnicy Miami, Miami Beach. Stanowy Departament Zdrowia zdecydował o poszerzeniu strefy zagrożenia występowaniem komarów roznoszących wirusa. Lokalne władze obawiają się, że pojawienie się na Florydzie Zika uderzy w przemysł turystyczny. By zlikwidować zagrożenie, prowadzone jest na szeroką skalę spryskiwanie terenu środkami owadobójczymi. Jednak te działania nie przynoszą pożądanych efektów. Do tej pory na Florydzie zanotowano 95 przypadków zakażenia wirusem. Amerykański Departament Zdrowia zwraca się szczególnie do kobiet w ciąży, aby unikały podróży w ten region USA. Zika w konsekwencji może być bardzo groźna dla ich dzieci. Gubernator Florydy Rick Scott poinformował, że przeznaczy dodatkowe 10 milionów dolarów na walkę z komarami nosicielami wirusa. Zwrócił się też do rządu w Waszyngtonie, aby przekazał środki na ten cel z budżetu federalnego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sobota była we Francji pierwszym dniem wielkiej akcji poznawania dziedzictwa narodowego. W niedzielę będzie druga okazja, by poznać na co dzień ukryte przed okiem szerokiej publiczności wnętrza zabytkowych miejsc. Zgodnie z oczekiwaniami największe kolejki cierpliwie czekających godzinami ludzi tworzyły się przed Pałacem Elizejskim, przed siedzibą premierów, Pałacem Matignon i innymi budynkami ministerialnymi. Ale atrakcje nie ograniczały się tylko do Paryża. W Soussillon-Brie na bliskich przedmieściach można było zwiedzić winnice, największe w regionie stołecznym, gdzie rocznie produkuje się 1500 litrów białego wina. Ten dzień to także okazja, by zastanowić się nad tym, skąd wziąć pieniądze na zadbanie o dziedzictwo narodowe, czy na pielęgnowanie zabytkowego drzewostanu, któremu zagrażają szkodniki. Stąd lokalne inicjatywy. W maleńkiej wiosce Vandegaveni w centrum Francji zorganizowano święto jabłka, by zebrane w ten sposób pieniądze można było przeznaczyć na remont 15-wiecznego kościółka, znajdującego się w opłakanym stanie. Właściciele winnic na południu kraju zawiązali stowarzyszenie dla ratowania znajdujących się na ich ziemi zabytkowych, murowanych gołębników, liczących kilkaset lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Jutro na północy kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami opady. Na południowym wschodzie możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko w dolinach karpackich, lokalnie 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Polskie Radio 24.
Słowem wszystko. Jest 6 minut po 23. Sport w Polskim Radiu 24. Paweł Ulbrych, witam Państwa. Polscy koszykarze awansowali do finałów przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W ostatnim meczu kwalifikacji Polacy wygrali w Tartu z Estończykami 94-63 i wygrali rywalizację w swej grupie. Najwięcej punktów zdobył Mateusz Ponitka, 16. Drugim najskuteczniejszym w naszej ekipie był Przemysław Zamoński z dorobkiem 15 punktów. Przyszłoroczny Eurobasket zostanie rozegrany latem w 4 krajach: Finlandii, Izraelu, Rumunii i Turcji. Polskie siatkarki wygrały tymczasem z Estonkami 3-0 w drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w drugim meczu. W niedzielę zagrają z Węgierkami. Druga część eliminacji rewanżowa w przyszły weekend w Bielsku-Białej. Katarzyna Niewiadoma, podwójną medalistką kolarskich Mistrzostw Europy. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu elity ze startu wspólnego, co oznaczało złoto w kategorii orliczek, czyli w rywalizacji do lat 23. Wśród mężczyzn w tej kategorii wiekowej najlepszym Polakiem był Przemysław Kasperkiewicz, który zajął 9. miejsce. Wygrał w Plimelec we Francji Białorusin Aleksander Ryabuszenko. Polscy tenisiści nie stracili jeszcze szansy na utrzymanie w grupie światowej Pucharu Davisa. W deblu Łukasz Kubot i Marcin Matkowski pokonali dziś w Berlinie Daniela Brandtsa i Daniela Mazura w 5 setach, choć przegrywali już 0-2. Łukasz Kubot. Pucharze Davisa jeszcze takiego meczu nie rozegrałem, ale uważam, że było wszystko, co mogło być. Uważam, że kibice dużo emocji przeżyli. Nie weszliśmy w mecz dobrze, mimo tego, że przegraliśmy pierwsze 2 sety. Zmieniliśmy stronę na returnie, uważam, tutaj był klucz do tego i potem Marcin zaczął fantastycznie serwować. Kluczem do zwycięstwa było od razu przełamania na początku każdego seta, dlatego to dało nam dużo pewności. Mogliśmy, że tak powiem, z większym luzem grać na własnym serwisie. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, bo tak jak mówię, nie sztuką jest grać, jak się gra dobrze. Doświadczenie wyszło i cieszy nas to, że jesteśmy w grze, zdobyliśmy punkt, zaczynamy dalej, także szykują się emocje. W barażu o utrzymanie w grupie światowej jest zatem 2-1 dla Niemców i w niedzielę ostatnie 2 single. Czas na piłkę nożną. Wisła Kraków wygrała u siebie z Piastem Gliwice 1-0 w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. W doliczonym czasie gola strzelił Patryk Małecki i krakowski klub odniósł pierwsze zwycięstwo po 7 kolejnych porażkach. Wisła pozostaje jednak na ostatnim miejscu w tabeli, Piast przedostatni. W innym dzisiejszym spotkaniu Wisła Płock wygrała u siebie z Pogonią Szczecin 2-0 po golach Jose Kantego. Bardzo zadowolony po tym meczu był trener Wisły Marcin Kaczmarek. Myślę, że mecz miał dwie fazy. Pierwsza połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Trzy klarowne, 200% i szkoda, że nie udało się strzelić bramki. W drugiej części to Pogoń miała więcej z gry do momentu bramki Kante. Myślę, że to był dobry mecz w ogóle. Taki emocjonujący. Dużo sytuacji pobramkowych z obu stron. Płocki klub awansował na 4. miejsce w tabeli, ma 14 punktów i traci 5 do prowadzącej Jagiellonii. Również 14 punktów ma Korona Kielce, która dziś przegrała w Lublinie z Górnikiem Łęczna 0-4. Dwie bramki dla zwycięzców strzelił Grzegorz Bonin, który podkreślał, że szybko zdobyte gole pozwoliły na spokojną grę jego zespołu. W naszej lidze tym bardziej wyjście na prowadzenie jest bardzo dużym handicapem i co nam się udało wyjść na prowadzenie, potem poprawić. I z tego się cieszymy. Wtedy my mogliśmy sobie tak klepać, mogliśmy sobie grać spokojnie, w żadnych tam spiny nie musieliśmy po raz kolejny gonić wyniku, jak to było w poprzednich meczach. Praktycznie Korona nam nie zagroziła i z tego się cieszymy. I jeszcze dwie wiadomości z lig zagranicznych. Arkadiusz Milik strzelił 2 gole, a jego Napoli pokonało Bolonię 3-1 w Serie A i objęło prowadzenie w tabeli. Dla Bayernu Monachium gola strzelił Robert Lewandowski, a Bayern też 3-1 pokonał Ingolstadt. We Francji Monaco z Kamilem Glikiem w składzie pokonało u siebie Rennes 3-0. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A to ostatnia godzina sobotniego programu w Polskim Radiu 24, 10 minut po 23. Podróże 24. Świat po ludzku. Góry zajmują aż 3/4 powierzchni tego kraju, ale większość kojarzy go tylko dlatego, że należał do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jego mieszkańcy to w większości pobożni muzułmanie, którzy wywodzą się z ludów koczowniczych. Paulina Kozion, witam w kolejnej audycji Podróże 24 Świat po ludzku. Dziś w audycji wybierzemy się do Kirgistanu.
choć turysta może porozumiewać się w tym kraju w języku rosyjskim, to chcąc być mile przyjętym, na początek warto poznać parę słów w narodowym języku Kirgistanu, w języku kirgijskim. Języków turkijskich, czyli jest spokrewniony z takimi językami jak turecki, tatarski, uzbecki, a najbliżej mu najprawdopodobniej do kazachskiego. Wszyscy się cieszą, gdy przyjezdny cudzoziemiec powie choć kilka słów w ich języku, więc dobrze jest nauczyć się choćby kilku zwrotów grzecznościowych, a jeśli ktoś umie choć trochę więcej, z pewnością zostanie przez Kirgizów przyjęty bardzo serdecznie. W Kirgistanie najczęściej witamy się słowem Salamat Syzwy, Joanna Piaseczna, autorka bloga kirgiski.pl, co pełni podobną funkcję jak u nas dzień dobry, a dosłownie oznacza pytanie, czy jesteś zdrowy. I na to pytanie odpowiada się słowem Salamat Czyłyk. To oznacza dosłownie zdrowie, ale tak jakby potwierdzenie, odpowiedź na to pytanie. My mamy inne podejście do życia. Achylbek, Kirgiz od 8 lat mieszkający w Polsce. Na przykład u nas mówią, jeśli masz zdrowie, to wszystko będzie, a jeśli nie ma zdrowia, to nic nie będzie. Myślę, że w restauracji trzeba przede wszystkim zapoznać się z nazwami typowych kirgijskich potraw. Większość z tych dań jest oparta na mięsie. Najczęściej jest to baranina, często również wołowina. Gdy nauczymy się kilku podstawowych nazw, nie będziemy mieli problemu z zamówieniem. Na przykład bardzo typową potrawą są manty, czyli rodzaj pierogów gotowanych na parze. Inną potrawą, którą możemy zjeść praktycznie w całej Azji Środkowej, są samsy, czyli również rodzaj pierogów, ale już nie gotowanych, lecz zapiekanych w glinianym piecu zwanym tandyrem. Oprócz tego prawie wszędzie w Azji Środkowej znajdziemy pilaw, zwany tam płowem. Jest to danie z ryżu, mięsa i marchwi, które duszą się przez dłuższy czas w dużym żeliwnym garnku zwanym kazanem. I właściwie praktycznie w każdym miejscu możemy być pewni, że takie dania tam znajdziemy. I nie będziemy musieli się ich bać przede wszystkim. Na pewno niektórzy nie lubią ostrych przypraw, więc trzeba na nie uważać. Wiele potraw podaje się z charakterystycznym sosem paprykowo-czosnkowym. Oprócz tego nie wszyscy mogą być przyzwyczajeni do potraw przygotowywanych z użyciem podrobów. Czyli jakie? Różne dania oparte na końskich bądź baranich jelitach napełnionych różnymi farszami. A jak to brzmi po kirgisku? Jedną z takich charakterystycznych końskich kiełbas jest czuczuk, zwany również majczuczuk. Jest to kiełbasa z końskiego jelita napełniona częściowo mięsem, a częściowo tłuszczem. I jest to kiełbasa parzona, więc często jest przygotowywana tuż po uboju konia na świeżo. Podobny, ale podobny do rosyjskiego, bo też mamy alfabet ten cyryliczny. Osoby, które znają rosyjski, łatwo mogą za kilka zajęć już tam czytać, pisać. Po kirgisku? Po kirgisku, tak. Kirgistan jest bardziej takim krajem takim patriarchalnym. To może to zdziwić Polaków. Kobiety w naszym kraju bardziej zależne od mężczyzn. Może to zdziwić. Różne takie tradycje, obycie. Na koniec musimy się pożegnać jeszcze po kirgisku. Jakszy turgula. Można by to też wyrazić jako zostańcie w dobrym zdrowiu. Czyli jednak najważniejsze jest zdrowie. Tak. I to nie tylko w Kirgistanie. To na początek wypadałoby się ciebie spytać, jak to jest z językiem kirgijskim w Kirgistanie? Ciężko powiedzieć, bo ja tak naprawdę się zatrzymałam na poziomie dzień dobry, do widzenia i dziękuję.
Nie mam takich ambicji, żeby się nauczyć kirgijskiego. Skupiam się na języku rosyjskim, który jest tutaj użyteczny i potrzebny w pracy, ale też myślę, że bez rosyjskiego pewnie bym sobie tutaj poradziła, ale byłoby trudniej i myślę, że dużo by mnie ominęło też, jeśli chodzi o kulturę i zwyczaje, więc szlifuję rosyjski, a mój kirgijski, tak jak mówię, ogranicza się tylko do kilku słów, więc chyba nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc się wypowiadać nie będę. To trzeba by było przedstawić. Ze mną w Kirgistanie, i to trzeba zaznaczyć, jesteśmy w Kirgistanie, jest Sabina Mędrzyk, która mieszka tutaj, Polka, która mieszka tutaj już w zasadzie od 3 lat i uczy języka polskiego. My jesteśmy aktualnie w miejscowości Czołponata, obok jeziora Issyk-Kul. To jest taki kirgijski kurort, gdzie przyjeżdżają nie tylko Kirgizi, ale też obywatele okolicznych państw. Taki, można powiedzieć, kirgijski Bałtyk, przyjeżdżają na wakacje. To może zacznijmy od tego, jak tu się dostałaś, dlaczego jesteś tutaj od 3 lat. Już zdradziłam, że uczysz języka polskiego w Kirgistanie. No, może, że uczysz, to dużo powiedziane. Staram się uczyć, ja zawsze tak mówię. Trafiłam oczywiście przez przypadek, chociaż jak twierdzę, nie masz w życiu żadnych przypadków, więc pewnie było to już wcześniej zapisane. No, pracowałam przez jakiś czas w Polsce, uczyłam w jednej z podstawówek. No ale wiadomo, jak ta sytuacja na rynku pracy wygląda, szczególnie dla nauczycieli, dla polonistów. W międzyczasie skończyłam też studia podyplomowe z glottodydaktyki. No ale nigdy nie przyszło mi przez myśl, że będę uczyć tak daleko od Polski. No i po zakończonym kontrakcie w Polsce złożyłam dokumenty. No potem zaproponowano mi Kirgistan, więc stwierdziłam, że skoro mam już jechać, to dlaczego nie do Kirgistanu właśnie. No i teraz sobie tak myślę, że po Kirgistanie to wszystko będzie teraz, no będzie łatwiej podjąć decyzję odnośnie kolejnego kraju. No i właściwie to tak się potoczyło, tak? Jesteśmy dzisiaj z Polskim Radiem 24 dosłownie w Kirgistanie, dosłownie na ziemi kirgijskiej. Odkrywamy ją, zwiedzamy i mówimy o tym, co ciekawe. Ty przyjechałaś tutaj 3 lata temu. Czy to jest jakieś zderzenie z inną rzeczywistością dla Polaka? Myślę, że tak. To znaczy, na pewno trzeba by było tutaj rozgraniczyć osoby, które się interesują Wschodem, byłymi republikami radzieckimi, tak? Tym całym świadkiem sowieckim, to na pewno dla nich nie jest to nic nowego, nie są zaskoczone. Natomiast dla mnie to było zupełnie coś nowego, no pewnego rodzaju egzotyka. Mimo, że mamy dużo wspólnego z Kirgizami, tak, ale dużo nas też różni. Więc to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. No i ja sobie z perspektywy czasu sobie bardzo, bardzo cenię. Chociaż są pewne rzeczy, do których nie przywykłam, nie przywyknę chyba nigdy, bo są tak skrajnie różne od tego, od tych doświadczeń, które mamy w Polsce. Na przykład kirgijski ruch, o czym sama pewnie możesz już coś powiedzieć. A ja jak przyjechałam tutaj na początku, to wybierałam tylko przejścia dla pieszych tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna, a i tak czekałam, aż ktoś pierwszy przejdzie przez ulicę, bo no tak to wygląda trochę strasznie. I jak się jedzie taksówką, czasami warto zamknąć oczy. Warto zamknąć oczy, nie wiem, zmówić zdrowaśkę, nie wiem, słuchać muzyki, jakoś wyłączyć się, albo zaufać po prostu umiejętnościom kierowcy, którzy tutaj są po prostu wielofunkcyjni, potrafią rozmawiać przez 2 telefony, wydawać pieniądze w marszutkach, tak, i jeszcze panować nad kierownicą. No ale to chyba ten temperament kirgijski właśnie. Więc tak, do ruchu na pewno się nigdy nie przyzwyczaję i do braku punktualności Kirgizów. Tak, to są te dwie rzeczy, które naprawdę mnie tutaj no, zdziwiły. I że co 15 minut to nie wystarcza? Nie, nie. Kwadrans studencki zupełnie tutaj nie obowiązuje. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i zostawić zegarek w domu po prostu, jak się tu przyjeżdża. To takie uroki. Ty masz to szczęście, że jesteś tutaj od 3 lat, że znasz trochę już Kirgizów od podszewki, że poznajesz ich od środka. Ale tutaj w audycji Świat po ludzku chcemy dzisiaj namówić naszych słuchaczy do tego, żeby się wybrali do Kirgizji. Wiem, że coraz więcej Polaków wybiera tę destynację, że chce tu przyjeżdżać, że chce podziwiać chyba najbardziej góry i przepiękną naturę. Zgodzisz się ze mną? To prawda. Ja mam taką obserwację, że kiedy przyjechałam na początku, no te dwa, już teraz 3 lata temu, no było dużo mniej turystów, a teraz mam styczność no, z coraz większą liczbą osób, szczególnie właśnie z Polski, z Europy. No pewnie jest to podyktowane tym, że tak jak powiedziałaś, no Kirgistan jest piękny, a jeszcze nie skażony. No ma do zaoferowania po prostu przepiękne krajobrazy. No nie da się tego opisać słowami, bo ja bym mogła tutaj wychwalać i zachwycać się, ale myślę, że to trzeba po prostu zobaczyć. Osoby, które sobie cenią piękną, nieskażoną przyrodę, myślę, że tutaj odnajdą swoje
swoje miejsce na ziemi i będą mogły wypocząć. O, ja na przykład bardzo lubię Issyk-Kul, ale właśnie nie tę jego część, w której jesteśmy dzisiaj, tylko tą drugą, taką bardziej jeszcze dziką, bo tam można usłyszeć jeszcze swoje myśli, czyli jak człowiek sobie siedzi sam na plaży, to jest taka odtrutka trochę na ten taki wrzaskliwy Biszkek, więc myślę, że takich miejsc już jest mało, wydaje mi się, a tutaj jeszcze można takie spotkać. Także te górskie jeziora, które mają po prostu bajeczny kolor wody, tam gdzie, no, gdzie nie ma tego wszystkiego, czym my w Europie już przesiąkliśmy, można znaleźć tutaj w Kirgistanie. A Polakom jest chyba łatwiej, bo bilety są coraz tańsze, bilety lotnicze, są różne połączenia. To twoje najlepsze osiągnięcie, jeśli chodzi, najlepsza zdobycz, jeśli chodzi o bilety lotnicze, masz jakiś swój rekord, jeśli chodzi o cenę, bo no, zawsze właśnie przy tych podróżach, szczególnie trochę dalszych, pada to pytanie i zawsze o to też pytam moich rozmówców, za ile konkretnie? Właśnie, bo ja jestem w takiej sytuacji, że bilet tak naprawdę kupuje moja organizacja, także nie jestem może ekspertem, aczkolwiek z rozmów z osobami, które tutaj przyjeżdżają, wynika, że najtańsza opcja to są linie, które lecą z Biszkeku do Berlina albo do Pragi. A stamtąd, jak wiadomo, można bardzo tanio i komfortowo dostać się na przykład polskim busem, który jest też dobrym połączeniem. Więc słyszałam, że około 1000 zł to nawet nie jest już jakieś osiągnięcie, ale że nawet zdarzają się bilety w okolicach 600-700 zł, jeśli się dobrze pokombinuje, także no to nie są jakieś wielkie wydatki. Za to, co można tutaj zobaczyć i przeżyć, to na pewno warto. Czyli to jest przede wszystkim miejsce dla tych, którzy chcą uciec od tego turystycznego może zgiełku świata. Wydaje mi się, że tak, że to jest taka trochę nieoczywisty kierunek. Chociaż z drugiej strony, przy tej całej sytuacji, którą mamy obecnie w Europie, gdzie jest tak burzliwie, no to paradoksalnie tutaj jest bardzo bezpiecznie, powiedziałabym. I na pewno dla tych osób, które już są zmęczone, znużone tą cywilizacją europejską i chciałyby czegoś nowego spróbować, no to myślę, że na początek Kirgistan to jest dobre miejsce. Radziłabym tylko wybrać się porę roku, taką, w której jeszcze pogoda będzie pozwalała na wykorzystanie tej podróży, bo powiedzmy szczerze, Kirgistan zabytkami nie stoi, czyli jeśli już przyjeżdżamy, no to dobrze byłoby, żeby pogoda nam sprzyjała, żebyśmy mogli ją wykorzystać maksymalnie w terenie, czyli w górach nad jeziorem. Czyli jaka pora roku? No wydaje mi się, że wiosna i jesień to są takie optymalne. Nasza wiosna i jesień też. Tak, bo tutaj to tak raczej mamy dwie pory roku, czyli zimę i lato. Tak, ale wrzesień, no przy okazji to u nas jest jeszcze dla studentów na przykład miesiąc wolny. Na wiosnę tak kwiecień, maj, kiedy jeszcze nie ma takiego ruchu i nie jest zbyt ciepło. Myślę, że to są takie optymalne miesiące. Powiedziałaś o tym, że bilet można dostać nawet za 600 zł, czyli to już jest dobre osiągnięcie jak na polską kieszeń, ale chyba też samo podróżowanie, przynajmniej ja z własnego doświadczenia widzę już tutaj, że samo podróżowanie nie jest drogie po całym Kirgistanie. To prawda. No wiadomo, że jako turysta jesteśmy narażeni na pewnego rodzaju naciąganie, ale myślę, że to się zdarza bardzo rzadko i raczej tutaj ludzie są nastawieni na współpracę, są bardzo gościnni przede wszystkim, tak sobie myślę. Także, no i na naszą europejską kieszeń to nie są duże pieniądze. Przemieszczanie się na przykład taksówkami jest bardzo tanie. No i oczywiście nie ma też problemu ze znalezieniem takiego transportu, więc tego na pewno się nie trzeba obawiać. No ja tu też muszę już powiedzieć ze swojego doświadczenia, że na przykład hostel można wynająć już za 20 zł od osoby, albo i mniej, jak jesteś może trochę bardziej poza sezonem, za 8 dolarów, za taksówka to jest koszt często 10 zł, a dzisiaj byłyśmy razem na obiedzie i na dwie osoby ile wydałyśmy? Tak, to było około 600 somów, czyli no około 20-30 zł może na osobę, przy czym to była uczta, tak? Najadłyśmy się już naprawdę porządnie. Myślę, że to też jest bardzo dobre miejsce dla osób, które lubią próbować kuchnię. Wiadomo, że kuchnia to jest jeden z tych elementów kulturowych, który pozwala poznać bardzo dobrze kraj. Kirgistan jest bardzo zróżnicowany etnicznie. Mieszka tutaj wiele nacji, wiele narodów. Dlatego też kuchnia bardzo dobrze to obrazuje. No, można zjeść naprawdę pysznie i będą to dania lokalne.
lokalne, czyli kirgijskie, uzbeckie, ale też można spotkać bardzo dobrą kuchnię chińską, popróbować... Blisko jest granica. Dokładnie, więc te wpływy się mieszają. Kuchnia koreańska, także no, jest to raj, myślę, że dla tych, którzy cenią sobie walory smakowe i lubią dogadać swojemu podniebieniu, przy czym również nie wydamy fortuny na to, żeby zjeść dobrze. No i kuchnia jest oryginalna, przygotowywana ze świeżych produktów. To nie są dania chińskie, które jemy na przykład w Polsce i wmawia się nam, że są one tradycyjne, bo tutaj często przyrządzają je po prostu osoby, które są rdzennie, tak, pochodzą na przykład z Chin i mieszkają tutaj i prowadzą swoje restauracje. A jeśli chodzi o jedzenie typowo kirgijskie, jest coś, czego powinniśmy się wystrzegać? Powiem tak, ja jeszcze nie miałam takiego przypadku, żeby mi coś zaszkodziło tutaj, aczkolwiek nauczyłam się już tego jednego, żeby nie pytać, jakie mięso się podaje, czyli po prostu jeśli ktoś podaje, jeśli Kirgizi częstują mięsem, to w żadnym wypadku nie wolno odmawiać, tylko trzeba, absolutnie trzeba spróbować. Myślę, że podróżując po Kirgistanie napotyka się na wiele okazji, kiedy właśnie Kirgizi częstują, jest to bardzo gościnny naród i wydaje mi się, że bardzo chcą pokazać szczególnie właśnie innym narodom to, co mają najlepsze, czyli właśnie te tradycje. I też to, co jeśli chodzi o te tradycje, to mnie na przykład osobiście zaskoczyło, to stroje kirgijskie z tradycyjnymi wzorami, które widzimy normalnie na ulicy. Tak, to prawda. Myślę, że Kirgizi lubią manifestować to przywiązanie do tradycji. Dbają bardzo o to, żeby ta tradycja była przechowywana z pokolenia na pokolenie. Jest wiele obrzędów związanych właśnie z takim życiem codziennym, kiedy na przykład rodzi się dziecko, kiedy ktoś umiera. I tradycyjne kirgijskie stroje będą mogli Państwo zobaczyć i także zakupić na jednej z najważniejszych atrakcji Biszkeku, Osz Bazarze, na który zabrała nas rodowita Kirgijska. Jesteśmy na głównym rynku w Biszkeku, tak? Tak. Jeszcze mamy główny rynek, tam Dordoj. I tutaj przychodzą zwykli, normalni ludzie. No. Codziennie na zakupy. Tak. To jest taniej. Takie nawoływania, które tu słyszymy, to jest reklama? Tak, to jest reklama. To jest na przykład, jak jest reklama, jak ktoś sprzedaje dom, jak ktoś się zgubi, no to idziesz do tej pani. No zgłaszę to. To jest radio i prijomnik rosyjski, po polsku nie wiem. No i co? No widzimy dużo chyba chińszczyzny jak na razie. I kirgijskie czapki są. Co to jest? Homus. To jest narodowy instrument. Narodowy instrument pomus, to się z orzechu robi. Z orzechu albo, nie, zależy jeszcze, albo z tego, z morelu robią. Trzy strony ma. Nasza przewodniczka po Osz Bazarze mówiła o tym, że robi tam zakupy na co dzień. Czy ty też się tam wybierasz? No tak, na co dzień to nie mam czasu, żeby zaopatrywać się na bazarze, aczkolwiek zawsze przy okazji wyjazdu do Polski, a jest to obowiązkowy punkt, który odwiedzam. No to jest też ciekawa sytuacja, bo no, jak mówię, trzeci rok, a za każdym razem walizka wypełniona po brzegi prezentami, podarkami, bo po prostu nie mogę się opanować, kiedy widzę te wspaniałe wzory etniczne, zawsze coś nowego wypatrzę, więc no myślę, że dla wielbicieli folkloru, dla miłośników takich oryginalnych wzorów, no to będzie raj. Tak jak powiedziałam, w Kirgistanie mieszkają nie tylko Kirgizi, dlatego szczególnie te stroje odzwierciedlają tą różnorodność. Myślę, że są takim ciekawym doświadczeniem, że można zobaczyć nie tylko kulturę Kirgizów, ale też innych nacji. A o tym, co można jeszcze zobaczyć w Kirgizji, porozmawiamy już po skrócie informacji. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24. Magazyn 7 Dni Wschód to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. To rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie.
Jest 23.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Gdy przed 77 laty Rosja Sowiecka dokonała w zmowie z Niemcami ataku na Polskę, chciano zabić polską wolność, mówiła podczas uroczystości na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego w Warszawie Anna Maria Anders, przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Podkreśliła, że przez lata chciano zatrzeć pamięć o tej straszliwej zbrodni. Dziś, wspominając polskie ofiary sowieckiej agresji na Polskę, przypominamy ich tragiczny los. Strach i terror dnia codziennego, aresztowania, rewizje, tortury, zsyłki na Sybir oraz do Azji Środkowej dotykały całych rodzin i grup społecznych. Wielu ginęło, zanim dotarło do miejsca przeznaczenia. Inni nie przeżyli ciężkich warunków katorgi. Dla wielu był to początek drogi do miejsca stracenia w Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych miejsc kaźni. 77 lat temu Związek Radziecki napadł na Polskę. 17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju, a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w amerykańskiej Filadelfii. Wśród ofiar jest napastnik. To 25-latek, który ma za sobą długą kryminalną przeszłość. Był aresztowany 16 razy. Według ustaleń policji napastnik podszedł do oznakowanego policyjnego radiowozu i otworzył ogień do siedzącej w nim policjantki. Oddał do kobiety 18 strzałów. Została ranna. Życie uratowała jej kamizelka kuloodporna. Pociski uszkodziły też jej broń i nie mogła odpowiedzieć ogniem. Napastnik zaczął uciekać, strzelając na oślep. Wziął zakładniczkę, której używał jako żywej tarczy. Ostrzelał też samochód z dwojgiem pasażerów. Po policyjnym pościgu został otoczony w bocznej uliczce przez funkcjonariuszy. Nie chciał się poddać, został zastrzelony przez policjantów. Premier Słowacji zapowiedział, że porozumienie w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, z Unii Wielkiej Brytanii może zostać zawetowane przez kraje Grupy Wyszehradzkiej, jeśli dokument uderzy w ich obywateli. W rozmowie z agencją Reuters Robert Fico podkreślił, że nie ma zgody na ograniczenia praw obywateli Węgier, Polski, Czech i Słowacji mieszkających na wyspach po opuszczeniu wspólnoty przez Londyn. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Mszą świętą polową w Muzeum Katyńskim w Warszawie uczczono dziś pamięć o ofiarach dokonanej przed 77 laty agresji sowieckiej na Polskę. Modlitwie przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii podkreślił on wielką rolę Kościoła oraz środowisk sybirackich i katyńskich, przechowujących przez lata komunistycznego zniewolenia prawdę o ofiarach Golgoty Wschodu. Podczas mszy świętej poświęcony został na dziedzińcu muzeum krzyż katyński upamiętniający pomordowanych na wschodzie. Biskup Guzdek przypomniał, że przez wiele lat prawda o agresji sowieckiej na Polskę, a także o zbrodniach dokonywanych przez Sowietów była zakłamywana i przemilczana. 17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc pakt o nieagresji, wkroczyła na tereny II Rzeczypospolitej. Po napaści Sowietów na Polskę aresztowano ponad 200 tysięcy Polaków, a masowe wywózki na Syberię objęły około 1 350 tysięcy osób. Na wschodzie zamordowano ponad 22,5 tysiąca Polaków, m.in. oficerów, policjantów oraz urzędników państwowych. Uroczystą mszą świętą w katedrze świętego Mikołaja w Elblągu pod przewodnictwem metropolity warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Zięby rozpoczął pracę pierwszy synod diecezji elblągskiej. Na synod wezwano 170 osób, świeckich, życia konsekrowanego i duchownych. W tym gronie znalazły się 23 kobiety. Osoby świeckie reprezentują różne grupy zawodowe, m.in. szkolnictwo, służbę zdrowia, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty oraz ruchy religijne. W wygłoszonym kazaniu arcybiskup Zięba przypomniał, że synod jest wyrazem odpowiedzialności za Kościół. Nawiązał także do słów Jana Pawła II, opisujących synod diecezjalny jako zgromadzenie, w którym przeplatają się ze sobą tradycje i współczesność. Papież Franciszek spotkał się dziś z ponad 100 nuncjuszami apostolskimi. Mówił, że świat bardzo się boi i szerzy strach. Często czyni z niego klucz do lektury historii i nierzadko obiera go jako strategię budowania murów i fos. W
Franciszek apelował do nuncjuszy: otwierajcie drzwi, budujcie mosty, umacniajcie więzy, utrzymujcie przyjaźnie, promujcie jedność. Papież zachęcił, aby prowadzili oni jasny dialog i byli pewni, że ostatnim słowem w historii i życiu nie jest konflikt, lecz jedność, do której tęskni serce każdego człowieka. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Podróże 24. Świat po ludzku. Paulina Kozion, audycja 24 Podróże Świat po ludzku. Dzisiaj prosto z Kirgizji. Jesteśmy w Kirgizji, jesteśmy dokładnie w Czołponacie, w kurorcie nad jeziorem Isykul. Ze mną jest Sabina Mężyk, która mieszka tutaj od 3 lat i uczy języka polskiego. Przed skrótem informacji rozmawialiśmy o tym, że trzeba się koniecznie wybrać na Oszbazar w Biszkeku, w stolicy Kirgizji, ale chyba to nie jest najważniejszy punkt tej wycieczki. A propos jeszcze bazarów, to chciałam wspomnieć, że bazary to jest jedno z takich miejsc bardzo związanych właśnie z kulturą tutaj Kirgizji, ale też Azji Centralnej, no bo jest bardzo wpisany w tą naturę ludów azjatyckich, czyli to nie jest tylko miejsce, gdzie przychodzi, że klient kupuje, a sprzedawca sprzedaje, tylko jest to wpisane w całą tą kulturę. Jest ta otoczka związana z targowaniem się. I targujesz się? No, staram się, ponieważ słyszałam, że to jest, że powinno się po prostu targować, że to jest w złym guście nie podejmować w ogóle targowania. No, słyszałam, że sprzedawcy się obrażają, kiedy przychodzi klient i się nie targuje, więc staram się. To mamy już zwiedzone bazary, ale tak jak już mówiłyśmy w poprzedniej części audycji, że chyba najważniejszy cel wyprawy do Kirgizji to piękna natura, więc co tutaj byś poleciła, tak? Gdzie powinniśmy jechać dalej? No właśnie, ja zawsze mówię, że prawdziwy Kirgistan zaczyna się za Biszkekiem, czyli właściwie stolica no, nie oferuje nic takiego niezwykłego, czym moglibyśmy się zachwycić, no ale już z głównego placu w Biszkeku widać góry, piękne góry. Kiedy jest ładna pogoda, naprawdę można już się zachwycić i to jest też takie miłe, bo nawet kiedy jestem w pracy, kiedy nie wyjeżdżam z miasta, bo nie mogę, bo nie mam na przykład na tyle czasu, no jestem blisko gór, więc to jest na pewno takie miłe doświadczenie, tym bardziej, że sama jestem z góry i uwielbiam góry, więc może dlatego czuję się tutaj tak dobrze. Ale już zaraz za Biszkekiem, czyli jakieś 20 kilometrów, jest Park Narodowy Alarcza, no, który jest pięknym miejscem i myślę, że daje taki pogląd na to, co oferuje Kirgizja, jeśli chodzi o przyrodę, o naturę, więc zdecydowanie polecam i tym bardziej, że jest to niedaleko i wystarczy na taki jednodniowy wypad spokojnie można sobie zrobić, jeśli nie mamy więcej czasu. Ale oczywiście jedną z takich największych atrakcji to jest oczywiście jezioro Isykul, które no, dla Kirgizów jest czymś na pewno niezwykłym, wyjątkowym. Pierwsze pytanie oczywiście od miejscowych, czy byłeś nad Isykulem. Więc to jest taki pewnik, tak? Najpierw trzeba jechać nad Isykul. Trzeba jeszcze tutaj powiedzieć słuchaczom, że Isykul to jest drugie co do głębokości górskie jezioro na świecie, zaraz po jeziorze Titicaca. Dokładnie tak, także jest na pewno wyjątkowe. Zresztą, no tak jak powiedziałam, tego pewnie się nie da wyrazić słowami. Myślę, że warto po prostu poświęcić trochę czasu, żeby zobaczyć i samemu ocenić, tak? No ponadto jest tutaj kilkanaście jezior takich górskich, do których często nie można dostać się tym transportem, no poza konnym, czyli też na przykład można spróbować jazdy konnej. To pewnie też może być ciekawe doświadczenie. Przez Kirgistan przebiegał szlak jedwabny, więc są pamiątki właśnie po tym szlaku jedwabnym. Jedna z takich bardziej znamienitych to Tashrabad. To jest miejsce już niedaleko granicy z Chinami. No to jest taki stary gościniec, czyli miejsce, gdzie kupcy zatrzymywali się po to, żeby odpocząć, żeby napoić konie czy wielbłądy i ruszali dalej w drogę w kierunku właśnie Europy. Bardzo dobrze zachowany. Tam można również przenocować w jurtach, no i dalej ruszyć. Jurta to wypada chyba nocować w jurcie, bo to taki narodowy dom, można by było powiedzieć, kirgijski. No tak, to są namioty, po,
powiedzmy, tak? Namioty, w których dawniej Kirgizi mieszkali, a jeszcze zdarza się, że i do tej pory mieszkają. Jest to symbol Kirgistanu, tak? Który bardzo często jest pokazywany, wykorzystywany jeśli w wizerunku Kirgistanu, więc myślę, że to też ciekawe doświadczenie. No ale jeśli nawet nam się nie uda tam przenocować, to można zjeść posiłek, tak? I zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie w takiej jurcie, bo powiedzmy, że to taki większy namiot osadzony na takim stelażu, no ale jest w środku jakby jedno pomieszczenie, gdzie mieszkała cała rodzina, także no to takie ciekawe doświadczenie, więc myślę, że warto. Jest również miasto Osz, już na południu. Tam jest taka góra Sulayman Tow, dla Kirgizów bardzo ważna góra, święta góra, z której widać panoramę miasta, więc również można odwiedzić. Jeszcze dalej na południe, już niedaleko granicy z Uzbekistanem, jest miasteczko Jalalabad, w którym jest parafia, jest kościół katolicki, gdzie pracują polscy księża. Także można na polskie ślady też trafić, jak już ktoś będzie miał dość Kirgizów, albo będzie chciał odwiedzić Polaków w dalekich krajach, to tutaj. Tak, tym bardziej, że to miejsce bardzo gościnne, bardzo chętnie przyjmują wszystkich turystów, ale myślę, że Polaków zdecydowanie. To miasto to już chyba daleki wschód. Tak, tam już, jak ja to mówię, wieje już naprawdę takim wschodnim klimatem, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie w Jalalabadzie znajduje się cmentarz wojenny, gdzie spoczywa około 100 żołnierzy z armii generała Andersa, czyli tutaj trafiamy właśnie na te ślady Polaków w Kirgizji. A więc to na pewno takie miejsce bardzo, no dla Polaków myślę, że ważne i warte odwiedzenia, więc Jalalabad na pewno bym polecała. Tym bardziej, że jeśli wybierzemy się na południe samolotem, który lata z Biszkeku, no to z Osza, gdzie jest lotnisko, to Jalalabad już jest bardzo